Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku Tysiąca Pifi Napraw. W odcinku, w którym wszystkie mity i spekulacje postaram się obalić szybciej niż ja obalam czteroopak browca. A zrobimy to za pomocą 16-zaworowego silnika Poloneza. Silnik produkcji rowera, silnik niezawodny. A wiecie, kogo nie zawodzi? Nie zawodzi producentów uszczelek pod głowicę, bo kurwa, oni po prostu nie nadążają z produkcją tych uszczelek do tych silników. Te silniki słyną z tego, że wywalają uszczelki pod głowicę. I po prostu tak już jest, wynika to po prostu z ich konstrukcji. Natomiast kolejnym elementem, który dołączymy do tego dzisiejszego filmu, będzie zestaw środków do płukania tego silnika. Będą to zarówno oleje, będą płukanki, jak i najlepsza płukanka, oczywiście jaką znam, także browar, jak żeby inaczej taki czas omilać. I słuchajcie, nasz silnik rowera cierpi na to, że pobiera olej, może w nieznacznym stopniu, bo zanim nie widać kłębów białego czy tam niebieskiego dymu, właściwie to niebieskiego, natomiast oleju ubywa i zwróciłem uwagę, że problem jest generalnie na czwartym cylindrze. Na czwartym cylindrze prawdopodobnie stoją pierścienie. Mówię prawdopodobnie, ponieważ głowica była robiona jakieś 2 lata temu, a często zdarza się tak, że jeżeli zrobi się głowicę, kiedy uszczelni się górę silnika, to puszcza dół, także pierścienie. Stawiam na pierścienie, ale żeby się upewnić, zmierzę jeszcze kompresję na wszystkich 4 cylindrach za pomocą manometru i obejrzymy sobie te wyniki, porównamy je z wynikami, które będą po zastosowaniu płukanki do tego silnika. Zrobimy tak. Mam tutaj płukankę, na razie pierwszą, zobaczymy jak sobie poradzi. I idziemy w ten sposób. Z racji tego, że jest już ciemno, ja ten silnik zagrzewam do temperatury takiej roboczej, czyli do około 80-90 stopni i wlewam płukankę do silnika, tak jak życzy sobie producent. Z tym, że producent mówi, żeby na rozgrzany silnik wlać tą płukankę, silnik przez 10 minut powinien sobie pracować, a następnie taki miks oleju z płukanką powinno się zlać, wymienić filtr i zalać świeżym olejem. Ja owszem też tak zrobię, tylko z jedną małą różnicą. Tą płukankę wleję od razu, bezpośrednio na czwarty cylinder, czyli na cylinder, który podejrzewam, że ma zapieczone pierścienie. Taka płukanka przez noc postoi sobie na tym cylindrze i przez pierścienie powoli będzie skapywać, spływać sobie do miski olejowej, bo wiecie, generalnie założenie jest takie, że płukanka ma trafić do silnika. W przypadku takim, jak ja to zrobię, przesączona płukanka przez właśnie pierścienie zapieczonego cylindra i tak trafi do silnika, do miski olejowej, tylko po prostu trochę wolniej, ale w swoim założeniu będzie już na samym początku, na dzień dobry, będzie rozpuszczać nagar, który trzyma pierścienie. Więc słuchajcie, nie ma co przedłużać, robimy pomiar ciśnienia na cylindrach. I lecimy z odcinkiem. Dobra, nasz silnik osiągnął temperaturę 80 paru stopni, dlatego teraz wykręcam świecę z silnika, wkręcam manometr i sprawdzamy sobie, ile ma ciśnienia na każdym z 4 cylindrów. Tak jak sądziłem, z 4 cylindrem jest coś nie tak. Zobaczcie, w jakim stanie jest świeca. Nie wiem, czy kamera to uchwyci, czy wyłapie ostrość, ale jest cała mokra. No nie jest to dobra informacja. Stan świec może nam już dosyć sporo powiedzieć o tym, co się dzieje w silniku. No tutaj ta świeca jest ewidentnie mokra. Dobra, nie zostaje nic innego, tylko działać. Przed pomiarem manometrem ważne jest to, aby odłączyć
prąd do cewki oraz najlepiej odłączyć pompę paliwa, wyjmując bezpiecznik lub tak jak na przykład jest to w Polonezie, można uderzyć w taki czujnik bezwładnościowy, który znajduje się pod maską. On wtedy zamyka dopływ prądu do pompy paliwa. Ja właśnie tak zrobię. Ok. Wyłączone, odłączone. Manometr mamy już wkręcony, otwarta przepustnica i kręcimy. No dobra, słuchajcie, jestem już po pomiarze kompresji na cylindrach, zmierzyłem wszystkie i mam już wyniki. Nie wypada to dobrze, ale wypada to mniej więcej tak, jak przeczuwałem, że będzie. A więc słuchajcie, pierwszy cylinder, czyli pierwszy od rozrządu licząc. Na pierwszym wzorowo 14 bar, także seria. 14, 14,5 to są te parametry, jakie ten silnik powinien trzymać, jaki trzymał fabrycznie. Cylinder numer 2, tutaj ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, wypluł 16,2, czyli naprawdę dużo, aż za dużo. I właśnie to mnie troszeczkę zastanawia, skąd się bierze tak duży wynik. Czyżby doszczelniał się olejem? Może tak być. Dobra, przejdźmy dalej. Cylinder numer 3. 13,8, czyli też można powiedzieć, że seria. To granica błędu, no 13,8, 14 jest ok, jest w porządku. Natomiast cylinder numer 4, który ten, który właśnie na samym początku mówiłem, że sprawia problemy, faktycznie wypadł najsłabiej, pokazał mi w pierwszej próbie 12, czyli absolutne takie minimum, jakie ten silnik powinien mieć. Właściwie no, mając 12, czy mając 11,5, on kwalifikuje się już do jakiejś naprawy, do tego, żeby zwrócić na niego uwagę. I słuchajcie, żeby potwierdzić, czy problemem jest góra silnika, czy problemem jest dół, wlałem do czwartego cylindra troszkę oleju. Olej rozprowadził się po całym tłoku, doszczelniając go, i dokonałem drugiej próby manometrem, żeby sprawdzić, jakie ciśnienie się pokaże, i po przekręceniu kluczyka manometr wskazał 13,5 bara, czyli praktycznie seria, więc mamy do czynienia tutaj ewidentnie z problemem z pierścieniami na cylindrze numer 4. Zastanawiam się jeszcze, co z tym cylindrem numer 2, robiłem tutaj dwa pomiary. Pierwszy wskazał 15,2, drugi wskazał 16,2. Więc kurwa, jakbym we mnie zrobił trzeci pomiar, wyszłoby 17,2, idąc tak drogą dedukcji. No ale dobra, zróbmy tak. Tak jak obiecałem, silnik zagrzany, wlewam w tym momencie płukankę, wleję ją zarówno do drugiego cylindra, jak i do cylindra numer 4 i zostawiam to na noc. Widzimy się jutro. Do tego czasu płukanka już na pewno zleci sobie do miski olejowej, no i będziemy wtedy odpalać silnik, silnik będzie się płukał, następnie zlejemy olej, bla 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 bla, wiecie, i tak dalej, i tak dalej. Także tak się sprawa ma na chwilę obecną. Proszę bardzo, otwieramy sobie, żebym jeszcze wiedział jak. Czy to takie proste? Ach, ścisnąć i przekręcić. Jest to całkiem trudne. Ja rozumiem, że dzieci mają tego nie otwierać, ale dorośli... O! Dobra, poszło. Ta-dam! Dobra. Mam mój ulubiony niebieski lejek, nawet czysty. Proszę bardzo, otwieramy. Ja to zawsze muszę powąchać. Nie wiem, skąd mi się to bierze, ale zawsze muszę niuchnąć, co to jest. Dobra. Mamy tutaj 300 ml, także sprawiedliwie postaram się podzielić po 150 na każdy cylinder.
Proszę bardzo, płukanka wlana do silnika. I co? Zostawiamy na razie, niech sobie tam działa, niech się wżera, niech rozpuszcza to, co tam zapewne zalega. I walczymy dalej jutro, także moi drodzy, w tym momencie żegnam się z wami i do zobaczenia dla was za parę sekund, dla mnie za jakieś 12 godzin. Do zobaczyska! To ja miałem gadać? A, pogoda nas trochę zaskoczyła, jak widzicie sami, pada śnieg, wszystko jest pod śniegiem, polonezy też. Także jedyny taki test na YouTubie, płukanki, test płukanki w śniegu, w zimę. Nie zobaczycie tego na żadnym innym kanale. W tej chwili mamy sytuację taką, że padł nam troszkę akumulator, bo używałem go w nocy i no co, chwilę musi się podładować, zaraz zalewamy, znaczy zalewamy, płukanka już jest zalana, ale odpalamy silnik, wpuszczamy go na 10 minut w pracę, wpuszczamy cały ten miks, który tam się znajduje, no i wlewamy świeży olej, pewnie z nową płukanką. No dobra, płukanka już zalana, już sobie pracuje, już się tam mieli i powiem wam, że nawet mam takie wrażenie, że ten silnik trochę ciszej pracuje po wlaniu tej płukanki. Może to tylko taki efekt, wiecie, placebo, coś tego typu. Ale naprawdę mam takie wrażenie, że on trochę ciszej pracuje. No dobra, ale nic, czekamy 10 minut, za 10 minut wlewam cały ten bajoro, który tam jest. I zalewamy następny olej i pewnie następną płukankę. Dobra, 10 minut minęło. Silnik sobie już popracował z naszą płukanką. Teraz pora na zrzucenie oleju. No tak, oczywiście. Nie ma to jak skopa. Okej. Zrzucimy sobie całą zawartość tej michy. Odłożymy. A później jeszcze porównamy sobie z następnym olejem, który zleci sobie z tego silnika. Robimy sobie jakieś takie małe porównanie. Dobra, teraz fajnie by było się nie poparzyć i nie upierdolić. Jakoś ten korek tak dosyć opornie idzie. O, dobra, już lepiej. I uwaga, więc no dobra, olej niech sobie tutaj na spokojnie ścieka. Cholera, ciekawe, czy mi te zlewki starczy. Kurde, powiem wam, że jakoś niebezpiecznie szybko zbliża się do krawędzi. Opa. Dobra, daję zaraz drugą zlewkę. No dobra, słuchajcie, olej stary mam już zlany. Tutaj w pogotowiu czeka następny olej, płukaneczka i nowy filtr. A tak przedstawia się ten, który z naszego silnika zleciał. Coś takiego. Na szczęście nie widać, żeby coś w tym oleju było, żeby coś w nim pływało. Tutaj, a to, a nie, to był tylko pęcherzyk powietrza. Także spoko, zlewamy, znaczy wlewamy teraz następny olej, ten sobie zostawimy do porównania na sam koniec naszego wielkiego testu. No dobra, słuchajcie, silnik zgaszony, silnik już rozgrzany, dlatego teraz aplikujemy sobie naszą płukankę prosto do silnika. Odpalamy go później znowu na parę minut. I jedziemy z koksem. Mam nadzieję, że to coś naprawdę pomoże. Hyc. Dobra. I teraz zakręcamy korek. I walimy w klucz. Opa. Którą mamy godzinę? Jest za 21. Na wolnych obrotach, tak jak zaleca producent.
nic nie dotykamy, tylko obserwujemy zegarek i w odpowiednim momencie gasimy silnik. W oczekiwaniu na pukaneczkę pokażę Wam coś jeszcze. Silnik się na razie grzeje, jeszcze trochę to potrwa. Co my tu mamy? Zajrzymy do bagażnika, bo tam pewnie jest coś schowane. Coś, co przyda nam się przy tym teście. Na poleci na łeb. Standard w polonezach. Opa! No, teraz to można robić test. Słuchajcie, pamiętajcie, że jesteście na kanale 1000 Pifi Napraw. My nie tylko tutaj robimy testy płukanek i naprawiamy silniki od WS-ek. Olej nam już leciał, tam skapują już jakieś resztki, ale naszą zlewkę docelową mamy tutaj. Tutaj mamy zlewkę z pierwszego spustu, tutaj z drugiego. I dla przypomnienia pokażę Wam, jak wygląda olej w pierwszej zlewce. Coś takiego. Kiedy zlatywał, był całkowicie czarny, nie był ani troszeczkę przezroczysty. Tak mniej więcej to wygląda. Smolisty taki czarny olej. Dobra, zobaczymy sobie teraz drugą zlewkę. Już jest całkiem nieźle. No, musicie przyznać, że różnica jest naprawdę zadowalająca. Czyli coś tam się ten silnik płucze. Coś tam się dzieje. Natomiast jeszcze ten olej nie jest taki idealny. Kiedy zlatywał, był nieco przezroczysty, no ale jak widzicie, no silnik popracował tylko chwilę, ale generalnie na pierwszy rzut oka nie widać różnicy. Ale jest lepiej. Natomiast ten efekt jeszcze mnie nie zadowala, dlatego w tym momencie wpierdzielam kolejną bańkę oleju. Poczekam, aż chwilę silnik się rozgrzeje, wlewam następną płukankę, no i widzimy się pewnie wkrótce. Dobra, moi drodzy, test płukanki powoli zbliża się ku końcowi, bo wlałem już ostatnią dawkę oleju, ostatnią bańkę oraz ostatnią płukankę, którą miałem. Także nieuchronnie zbliżamy się do końca. W tym momencie silnik dopiero zaczął pracować, także znowu odczekujemy sobie te 10 minut, żeby sobie zrzucić płukankę i ją porównać, a na samym końcu wlejemy już olej docelowy, zakręcimy docelowy filtr, no i wypadałoby zmierzyć kompresję, zobaczyć, co tam się poprawiło, czy nie, na tych cylindrach. A tymczasem po browarze. No dobra, słuchajcie. Płukaneczki mamy już przewalone przez cały silnik. I tak, tutaj mamy jedynkę, tutaj mamy dwójkę, tutaj jest trójka, czyli ta, którą zlałem przed chwilą. Jeszcze jest gorąca, uwierzcie mi. I tak, przypomnijmy sobie. Płukaneczka numer 1 wygląda w ten sposób. Tak właśnie się to prezentuje. Jest taki, no, ciemny, taki naprawdę bardzo, bardzo ciemny, czarny, można powiedzieć, olej. I tak wygląda jedynka. Dwójka wyglądała już w ten sposób. Już była o niebo czystsza, ale jeszcze nie była idealna. No i trójka. Przyszedł czas na trójkę. Nie sprawdzałem jeszcze trójki. Nie widziałem tego ja, nie widzieliście tego wy, dlatego wspólnie robimy test. No powiem Wam, że teraz to już jest, można powiedzieć, że prawie liga. Zobaczcie. Kurde.
No co prawda ten olej w tej zlewce nie wygląda jeszcze idealnie, ale uwierzcie mi, że kiedy go spuszczałem, to był taki już naprawdę dosyć przezroczysty. Myślę, że jeszcze jedna płukanka, gdyby wleciała, której oczywiście już niestety nie mam, to naprawdę ten olej byłby mniej więcej taki, jak ten, który wlewam. Kurde, super. I tak, dla porównania. Dwójka, trójka. Jedynka, trójka. Nie no, kurde, no to coś to odpłukanie trochę chyba pomogło. Ale wiecie, najbardziej zależy mi na tym, żeby silnik odzyskał kompresję. Czy to się uda? To sprawdzimy. Musicie być cierpliwi. Napijcie się piwka, tak jak właśnie ja to robię. O, siema. Co ty tu robisz? Zaraz przyjdę, bo wiesz, żart się samo się nie robi. To się wytnie. Słuchajcie, na dworze już zrobiło się dosyć ciemno. Testu już dzisiaj nie będę kontynuował. Po prostu świeży olej wleci sobie jutro do silnika. Oczywiście już bez płukanki. No i jak chwilę popracuję, zmierzymy kompresję i podam wam wyniki. Patrzcie, pierwsza płukanka, jaka smoła. Jezu, jakie to jest czarne. I takie coś chodziło w tym silniku. Płukanka numer 2. Tak wam powiem, też pięknie nie wygląda. Zobaczcie, druga płukanka. I zwróćcie uwagę, jak ona wygląda. Już mówię, pierwsza poszła. To jest druga. Za chwilę wlewamy trzecią. Znaczy, ile syfów w silniku było. Kurde. Ostro. Dobra, lecimy z trzecią. No dobra, patrzcie teraz na trzecią płukankę. Kurde. Bez porównania. Do pierwszej i drugiej. Już nawet ona jest taka przezroczysta, zauważcie. Ma taki jak miód spadziowy. Spadziowy, chyba spadziowy, tak mi się wydaje. Ale już ten kolor jest taki naprawdę bliski ideału. Myślę, że gdybym jeszcze jedną płukankę przepuścił przez ten silnik, to byłoby idealnie. No ale niestety jej nie mam. Zobaczcie, w ogóle ona nie była taka, ta jest taka bardziej wodnista, nie była takim glutem jak tamte dwie poprzednie. Dobra, słuchajcie, zrzucony mamy już ten ostatni miks, ostatnią płukankę. Wkręcony jest nowy filtr oleju i wlewamy już taki ostatni docelowy olej do tego silnika. W tym przypadku taki 10W40 półsyntetyk. I tak, odpalam sobie silnik, poczekam aż się zagrzeje do takiej temperatury 80 paru stopni. Następnie wykręcam wszystkie świece, mierzymy ciśnienie, no i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. No dobra, słuchajcie, finał naszego testu, przyszedł czas na podsumowanie i za chwilę przypomnę wam, jakie były wyniki na początku, przed wykonaniem płukanki i jakie wyniki są teraz właśnie po zlaniu tych wszystkich płukanek, po zalaniu świeżego oleju. Także słuchajcie, na początek, pierwszy cylinder przed testem posiadał 14 bar, natomiast po teście legitymuje się wynikiem 14,8 bara. Także tutaj wynik jest całkiem niezły, poprawa jest jakby widoczna i zadowalająca. Cylinder numer 2, tam wtedy przed testem wykonywałem dwa pomiary, bo przy pierwszym wyszło mi 15,2 bar, natomiast po drugim 16,2 bary. Natomiast po teście płukanki wynik plasuje się na poziomie 15,5 bara, także tutaj chyba niewiele się zmieniło. Cylinder numer 3 zarówno przed pomiarem i po pomiarze
Posiada tyle samo, czyli 13,8 bara. Natomiast cylinder numer 4, czyli ten, który tak jakby sprawiał najwięcej problemów, na który największą uwagę chciałem zwrócić, miał przed testem 12 bar, po teście wywalił mi 11,9, także jakby ciut mniej. Natomiast widzieliście to przed chwilą na filmiku, a na filmie nie widzieliście tego, że zrobiłem jeszcze jeden test, właśnie tego ostatniego cylindra, z taką po prostu różnicą, że podłączyłem pod akumulator pod prostownik, bo wiecie, mierzyłem pierwszy cylinder, drugi cylinder, trzeci cylinder, silnik cały czas był kręcony, ale nie miał ładowania, więc tak jakby prądu w akumulatorze na czwarty cylinder zostało relatywnie najmniej. Dlatego postanowiłem podłączyć go pod prostownik, tak żeby miał równe szanse, załóżmy z pierwszym cylindrem, gdzie tam był robiony pomiar. I przy drugim teście wyszło mi 12,5, czyli pół bara wzrosła kompresja na ostatnim cylindrze. Jaki z tego morał? No słuchajcie, silnik niewątpliwie się wyczyścił, no bo widzieliście zlewki, które wam tak pokazywałem. Był syf, syfu teraz jest znacznie mniej. Ja w tym momencie tym samochodem sobie przez tydzień pojeżdżę, poobserwuję jak się zachowuje, jak wygląda tam ubytek oleju, będę to oczywiście kontrolował. Ale na tą chwilę, cóż, no mogę podsumować, no raczej płukanki opłaca się robić. Natomiast w przypadku mojego czwartego cylindra, tam po prostu chyba wystąpiło już na tyle duże zużycie pierścieni czy gładzi cylindra, że no po prostu zużycie oleju jest jakie jest i kompresja też jest jaka jest. Więc pewnie w jakiejś najbliższej przyszłości trzeba by się przyjrzeć temu, co tam się dzieje. Oczywiście zobaczycie to na naszym kanale. Obserwujcie, subskrybujcie, klikajcie dzwoneczki, łapki w górę, piszcie komentarze. I co? I wiecie co? I za 15 minut zaczyna się mecz Polska-Francja, także ja zwijam mandżur i otwieram browca i lecę oglądać.